Ciężej się gra, bo oni nie mają nic do stracenia. Robią wszystko, żeby to wygrać. My za to musimy się starać, żeby strzelić bramkę na tak wąskim, małym boisku. To jest też atut właśnie Pucharu Polski drużyn, które grają u siebie, ale myślę, że spokojnie sobie z tej opresji wyszliśmy i poradziliśmy, strzelając sporo bramek. Nie tak dużo jak w Stanach, ale wygrana to wygrana, cieszy tak samo, przechodzimy dalej i to jest chyba najważniejsze z tego wszystkiego. Bez kontuzji, mamy fajny mecz w sobotę, więc to się tylko liczyło. No właśnie, w tej następnej rundzie spotkacie się, to już będzie trudniejszy rywal, to będzie albo Sokółnisko, albo rezerwista Stalowa Wola. No nawet nie wiedzieliśmy, na kogo trafimy. Fajnie, to będzie kolejny mecz, kolejny mecz, żeby przejść dalej, bo jak wiadomo, chcemy grać w Pucharze Polski i zajść jak najdalej. Tak jak w tamtej edycji, żeby jakaś fajna drużyna przyjechała do Tarnobrzega, więc będziemy się starać, żeby przejść to dalej. No wiedzieliśmy, z kim gramy, z jakim rywalem, z jakim przeciwnikiem, o jakim marce i na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy się bardziej na bronię własnej bramki. Szkoda, że zarówno jak w lidze, jak i dzisiaj tracimy tą bramkę na początku meczu. Od pierwszych minut po straconej bramce wiadomo, no nie było co już bronić. Aczkolwiek, tak jak pani zauważyła, do pierwszej połowy 2-1 wynik taki, no czy słuszny, może nie, bo Siarka stworzyła sobie więcej sytuacji, ale mieliśmy trochę szczęścia i udało się dowieść taki wynik. Odnośnie drugiej połowy, no wiadomo, że ta drużyna moja jest dopiero, że tak powiem, klejona, no bo przychodząc tutaj odeszło 14 zawodników. Próbujemy stworzyć nowy team. Na tą chwilę w lidze mam ostatnie miejsce, tak jak widać, bo borykam się właśnie z problemami kadrowymi. Na dzisiaj, żeby jeszcze było śmieszniej, 6 zawodników nie mogło uczestniczyć w grze. Skorzystałem tylko z 4 rezerwowych, także no to też na pewno brakowało sił. No spotkanie wiadomo, no 6-1, bramki może nie do końca takie wypracowane, że tak powiem, aczkolwiek no 3 bym zarzucił z błędów no i drużyny, także 3, o 3 mniej jakby było, to był ten wynik taki bardziej sprawiedliwy, 3-1, aczkolwiek no przegraliśmy wiadomo z renomowanym zespołem, który walczy o awans do drugiej ligi.